Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dokładnie za miesiąc święta wypatrujemy już pierwszego śniegu, wypatrujemy też ozdób choinkowych i prezentów dla najbliższych. I ja właśnie przychodzę dzisiaj dokładnie z tym tematem, z tą sprawą, bo jeśli potrzebujecie znakomitej książki dla dzieci, która rozmiękczy także serca dorosłych, którzy będą im czytać, to mamy coś odpowiedniego, ale opowie o tej książce wraz ze mną autorka Małgorzata Starosta. Dzień dobry Pani Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Pani Małgosiu, książka, o której mówię, to książka, która ma tytuł intrygujący, W jedną noc dookoła świata. I trochę ten tytuł kojarzy się z pewnego rodzaju przygodą, wyzwaniem, może pośpiechem, no bo jak przecież w jedną noc dookoła świata, a przecież czas przedświąteczny, gdy przygotowujemy się do świąt, właściwie ta końcówka roku, to nie jest czas zabiegania, to czas, kiedy zwalniamy. I w tej książce też nie ma pośpiechu, natomiast jest nadzieja, miłość, jest mała dziewczynka, jest jej babcia. Co to za książka, Pani Małgosiu? Tak, W jedną noc dookoła świata rzeczywiście powinno się kojarzyć z przygodą, bo to opowieść o fantastycznej przygodzie małej dziewczynki i starałam się opowiedzieć ją trochę z perspektywy właśnie tej dziewczynki, jako mama Alicji, która uwielbia Boże Narodzenie i dla niej to jest zawsze najważniejszy czas w roku, mimo tego, że ona już jest dużo starsza od Zojki. I za każdym razem, kiedy tylko zbliża się listopad, ja cały czas tylko słyszę o tym, jak wspaniale jest przygotowywać się do świąt i ile ekscytujących rzeczy można zrobić w tym czasie. Więc na chwilę weszłam w buty takiej małej dziewczynki i wyobraziłam sobie, jak ekscytujący może być dla niej ten czas, ale dałam jej bardzo dużą stawkę, którą jest nieoczekiwanie na prezenty, nieoczekiwanie na choinkę, chociaż to też trochę, ale przede wszystkim tęsknota, więc jest to opowieść i o przygodzie, i o tęsknocie, i o wielkiej miłości, i o niezwykłym szczęściu, które w końcu spotyka tę małą dziewczynkę. Na szczęście. Możemy dzisiaj spoilerować, bo słuchają nas dorośli, więc ja Państwu zdradzę, że mała Zojka czeka na przyjazd rodziców. Rodziców, którzy są daleko od domu, którzy realizują tam bardzo ważne zadanie, natomiast no, którzy też bardzo chcieliby święta spędzić ze swoją córką. No i słuchajcie, wszystko wisi na włosku. Babcia się niepokoi, Zojka się niepokoi, ale Zojka wpada na genialny pomysł, by napisać list do świętego Mikołaja, no bo czego może chcieć Zojka bardziej niż powrot rodziców, ich obecności w tych ważnych chwilach. I tutaj się zaczyna ta przygoda, bo Zojka wyrusza na wielką, wielką podróż dookoła świata w saniach Mikołaja. Jak to się stało? A właściwie to ja nie wiem, jak to się stało, ale przygoda Zojki w tych saniach. No bo może to jest tak, że może to powinno być tajemnicą też dla Zojki, prawda? Bo czasami przed świętami dzieją się takie rzeczy, których nie potrafimy wyjaśnić. Może rzeczywiście to jest ten trop, że powinniśmy po prostu je przyjąć jakoś. Oczywiście, że tak. No przecież święta i ten czas oczekiwania to jest chyba najbardziej magiczny moment w roku rzeczywiście. No i wszyscy wierzą w cuda. Nie bez powodu mówi się o cudzie świąt. I właśnie taki cud spotyka dziewczynkę i ta przygoda przyszła do mnie już jakiś czas temu, kiedy ja sobie wyobraziłam moment skakiwania do sań i tej niesamowitej podróży, której dziewczynka, a właściwie żadne dziecko pewnie się nie spodziewa, bo wszyscy wiemy, co robi Mikołaj, kiedy rozwozi prezenty, ale jak to dokładnie wygląda i jakim cudem jemu udaje się zdążyć. Tutaj też mu oczywiście pomagają zjawiska geograficzne, które w rzeczywistości występują, więc dużo rzeczy się wyjaśnia i staje się bardziej zrozumiałych, choć wciąż magicznych. Mm-hmm. Wspomniała Pani o zjawiskach geograficznych, tam mamy nawet wspomnianą zmianę czasu, prawda? Tak, tak. I różnice w różnych miejscach. Natomiast ta przygoda rzeczywiście jest pretekstem do tego, żeby dowiedzieć się wiele o dzieciach choćby, które mieszkają w różnych częściach świata. Okazuje się, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest wartościowy, każdy z nas jest unikatowy. Ta przygoda tak naprawdę to piękna lekcja dla Zoi. Czego Zoja się może dowiedzieć? No mam nadzieję, że przede wszystkim dowiaduje się właśnie tego, że ludzie są różni,
wierzą w różne rzeczy, mają bardzo różne tradycje i te tradycje są dla wszystkich tak samo ważne i powinny być szanowane, bo kiedy renifery zamieniają się w kangury, to jest chyba mój ulubiony fragment tej historii, dla nas pochodzących z Europy może to być bardzo niewiarygodne i zaskakujące, a jednak tak się dzieje i być może gdybyśmy się zamienili z antypodami, to oni zdziwiliby się naszymi tradycjami. Więc ja chciałam też przede wszystkim właśnie dzieciom pokazać, jak różny jest świat, jak jest kolorowy i jak różnie można świętować praktycznie to samo. Nowi przyjaciele opowiadają, Zoe, jak wygląda Boże Narodzenie w innych krajach. Przecież to jest absolutnie fascynujące. I tak pomyślałam, że faktycznie święta to taki czas, kiedy mamy trochę czasu więcej, tak? Trochę takiej przestrzeni, by może właśnie naszym dzieciom też opowiedzieć, jak w innych krajach obchodzone są te same święta. No ja myślę, że to jest bardzo istotne, żeby uczyć dzieci właśnie tej różnorodności kulturowej i szacunku do tych różnych spojrzeń, do wiary w różne rzeczy, jak choćby w Befanę, która dla mnie też była zaskoczeniem, kiedy przygotowywałam się do pisania tej historii. Ale to są rzeczy piękne, bo możemy pokazać dzieciom właśnie jak kolorowy, jak fascynujący jest świat i być może zaszczepimy w nich właśnie chęć, żeby zobaczyć to na własne oczy i uczyć się tego piękna. Są też takie miejsca, które nie mają świąt Bożego Narodzenia i to też jest w porządku, prawda? Oczywiście, że tak. No, nie możemy mówić, że coś jest lepsze lub gorsze, jeśli jest po prostu inne. Więc i to też warto podkreślać, bo przecież to jest też część naszej cywilizacji i dzieci, a i dorośli powinni o tym wiedzieć i to szanować. Jestem pod dużym wrażeniem, że taki wątek stał się pretekstem do podjęcia kwestii odmienności i akceptacji tego innego człowieka, czasami małego, całkiem złego, a czasami zupełnie dorosłego. Czy taki był zamysł od początku, czy to jakoś tak się po troszeczkę wydarzyło? Nie, właśnie taki był zamysł od początku, to znaczy najpierw się pojawiła w mojej głowie opowieść o różnorodności świąt na świecie, ponieważ ja jestem etnolożką, więc ta kultura zawsze była bardzo blisko mnie, a później szukałam historii, do której mogę to wpleść, żeby wyszło naturalnie, żeby zainteresowało małych czytelników, no i tych większych też oczywiście. I wydaje mi się, że właśnie taka historia Zoe, troszkę magiczna, troszkę zabawna, jest najlepszym przekaźnikiem tej formy wiedzy. Pani Małgosiu, no to ja w takim razie wykorzystam Pani obecność. Co Pani może nam zdradzić z Pani własnych badań? Co dla takiego dziecka jest najbardziej zaskakujące? Jak inne dzieci mogą świętować Boże Narodzenie? No ja myślę, że światełka powieszone na palmach w Indiach byłyby ogromnym zaskoczeniem, bo jednak w naszej tradycji europejskiej choinka jest takim nieodmiennym symbolem świąt i pewnie zawsze już tak będzie. No te kangury w Australii to jest po prostu rzecz prześmieszna i Mikołaj z warkoczykami na brodzie. Mnie się również bardzo podobało to, że w Hiszpanii dzieciaki zupełnie inne podarki szykują dla Mikołaja, aniżeli dla nas, ale są też różnice choćby w datach, kiedy ten Mikołaj przyjeżdża, bo te tradycje oczywiście już są tak ugruntowane, że te daty się zagnieździły, ale one nie zawsze takie były i są w jakiś sposób umowne, więc dzieci też powinny wiedzieć, no choćby na naszym gruncie polskim, to już troszkę zahaczę o te nasze różnice kulturowe w obrębie nawet etnicznej jednej grupy, czyli prawosławie, które obchodzi kiedy indziej Boże Narodzenie i dla nich ten kalendarz jest przesunięty, więc myślę, że dzieci też powinny mieć tego świadomość, mimo że mogą nawet siedzieć w jednej ławce w szkole z kolegą czy koleżanką, którzy wyznają odmienną religię. No właśnie, tym bardziej, że te kontakty teraz są na wyciągnięcie ręki właściwie. Jeśli chodzi o prawosławie, to przez wiele lat był taki pomysł, żeby te daty ujednolicić. Ja teraz jak sobie o tym myślę, to może właśnie wcale to nie jest potrzebne. Może powinniśmy pozwolić na to, żeby każdy świętował tak jak chce i kiedy chce i po prostu powinniśmy się do tego przyzwyczaić. No ja myślę, że nasze pokolenie jest przyzwyczajone, a pokolenie obecnych dzieciaków chyba jeszcze bardziej naturalnie to zaakceptuje niż my. No tak, to prawda. No dobrze, pani Małgosiu, a jeżeli na przykład dzieci mają dwójkę rodziców, tak, i jedno z rodziców na przykład pochodzi z Hiszpanii, a drugie z Polski, to czy wtedy dwa razy przychodzi do nich Mikołaj albo no jakaś postać przynosząca prezenty?
A to pewnie zależy od tego, jak rodzice się umówią i jaką tradycję będą kultywować, ale to jest świetna sprawa, myślę, taka wielokulturowość. Ja zresztą przez chwilę mieszkałam w Wielkiej Brytanii i długo myślałam, że tam będę syna wychowywać i też się zastanawiałam, czy zaadoptować tamtejsze tradycje, czy jednak kultywować to, co jest polskie. I ostatecznie doszłam do wniosku, że najlepiej jest to połączyć. Trochę tego, trochę tamtego i to też naprawdę ma swój ogromny urok, więc takie wielokulturowe rodziny to w ogóle mają duże pole do popisu i mają z czego czerpać, więc myślę, że to też swego czasu może stać się jakąś taką nową tradycją, no bo jednak globalizacja zrobiła swoje, coraz więcej podróżujemy, ludzie się łączą, przemieszczają do różnych krajów, więc no ja myślę, że za kilkadziesiąt lat to w ogóle może ciekawie wyglądać na świecie. I zastanawiam się, bo my zostaliśmy wychowani w takim przekonaniu, że trzeba kontynuować to, co zostało nam przekazane w sposób dość sztywny. Ja pamiętam jeszcze dyskusję w moim rodzinnym domu, czy można zrobić inne danie, czy można eksperymentować z potrawami, czy babcia to zaakceptuje, czy wszystkim będzie smakować i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście pewne rzeczy są, no, narzucone, nie bójmy się tego słowa, natomiast wydaje mi się, że w takiej sytuacji, o której pani mówi, nawet właśnie takich rodzin łączących różne tradycje, oni w sposób bardziej świadomy wybierają te rzeczy, które sprawiają im frajdę, ale też taką frajdę emocjonalną i mentalną. Wydaje mi się, że jeżeli dobieramy sobie coś na zasadzie swobody, ale też takiego dużego szacunku, chętniej to później kultywujemy. Tak, ja się z tym zgadzam, absolutnie. I właściwie w swojej rodzinie też zaszczepiliśmy właśnie taką tradycję, żeby wybierać mądrze, świadomie i no, tradycja to jest trochę skostniała rzecz, wiadomo, inaczej nie byłaby tradycją, więc pewne elementy i tak muszą wystąpić, no bo jest to ogromna część naszej kultury, naszych przodków, ale mimo wszystko wydaje mi się, że sama świadomość ludzi w przeciągu ostatniego pokolenia tak bardzo się zmieniła, że jednak podchodzimy do tych kwestii inaczej. I tu abstrahując zupełnie od kwestii religijnych i wierzeń, to jest tak dużo elementów tych świeckich tradycji, które mogą nam się bardziej lub mniej podobać, no bo wiadomo, niektórzy ludzie na przykład w ogóle nie będą jedli ryb, bo ich nie lubią. I znam i takie rodziny, dla których Wigilia jest w ogóle zupełnie innym menu traktowana, ale są tacy, którzy na przykład zaczerpną sobie coś z kultury anglosaskiej, a niektórzy nie będą mieć choinki, tylko sobie udekorują kwiatka, bo to jest po prostu symbol, więc podchodzenie do tego świadomie i jakby rozmawianie z dziećmi, bo to też jest ważne, skąd się to wzięło i dlaczego coś jest symbolem, a nie mówienie, bo tak się robiło. Ja myślę, że to jest dobra droga, oczywiście, której nikomu nie narzucamy, ale taka jest moja osobista opinia i ja staram się tak robić. Zresztą słucham moich dzieci, one oglądają przecież te amerykańskie produkcje i animowane, i nieanimowane i widzę, jak bardzo inaczej oni podchodzą już do kwestii świąt, aniżeli ja w ich wieku. Dla mnie Boże Narodzenie to był dziadek do orzechów i zawsze co roku w Wigilię razem z moją siostrą od tego zaczynałyśmy, oczywiście ubieranie choinki, a moje dzieci już na przykład większy nacisk kładą na pieczenie pierniczków, na oglądanie filmów takich, które nie są klasyką, a może kiedyś będą, no oczywiście rozwieszanie skarpet, których nie było w moim dzieciństwie, także to się zmienia i ja się temu z bardzo dużą ciekawością przyglądam i oczywiście no cieszy mnie to, że są takie rzeczy, które pewnie zawsze będą, a są takie, które wypierają stare i skostniałe. No tak, uczymy dzieci wartościować, uczymy dzieci przede wszystkim mądrze wybierać. No i faktycznie tutaj też jest taka sytuacja, zaraz na początku w książce, gdy pojawia się problem z kupnem choinki, no bo przecież no jest Zoja ze swoją babcią, wybiera sobie choinkę, pojawia się też inna babcia, zresztą znajomej dziewczynki, no i ta babcia z całą pewnością ma to samo w sercu, przygotowując się do świąt i słuchajcie, wyznaje te same wartości, a jednocześnie
jednocześnie bardzo trudno jej ustąpić dziecku, tak? I wybrać sobie inne drzewko świąteczne, więc no, gdy przyglądamy się tej scenie, no to faktycznie przychodzi nam na myśl wiele takich sytuacji przed wieczerzą wigilijną, gdzie wszyscy no, kłócą się o jakieś głupoty, które kompletnie są nieistotne, no a jednocześnie no, przygotowują przecież tą wieczerzę czy te święta dla tych najbliższych, na których im szczególnie zależy, więc no, dla nas dorosłych, gdy czytamy tę opowieść, też zapala się kilkukrotnie czerwona lampka i w taki bezpieczny, łagodny sposób no, gdzieś ktoś nas tak dotyka palcem, może nie klepie, ale dotyka palcem. Ej, ty, zastanów się, czy na pewno to jest najważniejsze i czy na pewno gdzieś się w tym wszystkim, tym pośpiechu przede wszystkim nie pogubiłeś. Dziękuję, że zwraca pani uwagę na tę scenę, bo ona właśnie po to powstała. To miałyśmy kiedyś z moją Alą bardzo podobną sytuację, ona mi utkwiła w głowie, bo ja właśnie wtedy pomyślałam sobie o tej pani, która się bardziej awanturowała i stała z dzieckiem i pomyślałam sobie, kurczę, przecież pani tu przyszła z tą dziewczynką, żeby sprawić jej radość. Naprawdę nie trzeba tego w taki sposób załatwiać. Święta to też czas wiary, a wiara jest bardzo potrzebna, by spotkać świętego Mikołaja. Jak to jest z tym Mikołajem i tymi no, też prezentami, tak? Ale myślę, że samo spotkanie tego Mikołaja już jest wartością, nawet gdyby nie było prezentów. Czy rzeczywiście jest tak, że trzeba wierzyć świętego Mikołaja, by go spotkać? Tak, tak myślę właśnie, że dzięki tej wierze, dzięki takiej miłości, którą mają dzieci do Mikołaja, no to jest przecież dla nich postać tak absolutnie krystaliczna, ukochana, na którą zawsze czekają. Wszechmogąca. No wszechmogąca przede wszystkim. Tak, wszechmogąca. Nie Mikołaj. Otóż to, więc... A Mikołaj troszkę się z tego śmieje, prawda? Bo Mikołaj chciałby być wszechmogący, no ale rzeczywiście są takie sprawy, które są poza zasięgiem nawet świętego Mikołaja. Oczywiście, że tak. Ja miałam taki cykl spotkań z przedszkolakami w ubiegłym roku. Czytałam im książki takie świąteczne i zrobiłam takie mikrobadanie. Zapytałam dzieci, jaką historię chcą usłyszeć, co jest dla nich najciekawsze. I wszędzie, w każdej grupie, bez względu na to, czy to były trzylatki, pięciolatki czy siedmiolatki, wszystkie mówiły, że chcą posłuchać o świętym Mikołaju. I uznałam, że to jest chyba taki najważniejszy dla dzieciaków symbol świąt. Zresztą ja też lubię tego dziadzia z brodą i wielkim brzuchem. On jest tak sympatyczny, że trudno go nie lubić. I chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o prezenty. I myślę, że dzieciom też chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o prezenty. Tak sobie o tym myślę, ale no jakby właściwie cały kontekst świętego Mikołaja i elfy, i pani Mikołajowa, słuchajcie, i ta kraina, która jest najpiękniejsza na świecie i nie do końca wiadomo, gdzie się znajduje, to wszystko jest tak niezwykłe przecież, że no już samo to spotkanie w tej książce wystarcza za prezent. Tak, ja myślę, że gdyby któreś dziecko miało możliwość zabrać się do tej wioski świętego Mikołaja, nie otrzymując prezentu, i tak by wybrało tę przygodę. No dobrze. Czego jeszcze dzieci się dowiadują z tej historii, albo co ona może wnieść w ten czas przedświąteczny, by święta upłynęły milej, albo w ogóle by było po prostu ciepło i sympatycznie? Właśnie chciałabym, żeby ta opowieść wniosła do serduszek dzieciaczków przede wszystkim takie ciepło, dużo miłości, poczucia bezpieczeństwa, bo to jest babcia, która jest taką niezwykle ciepłą osobą, jaką powinna być babcia. Moja taka była i tak ją pamiętam. I chciałabym, żeby właśnie ten czas, który jest takim magicznym czasem dla wszystkich, dla dorosłych też, kiedy te światełka pięknie świecą, kiedy wszystko pachnie niezwykle, żeby to był czas właśnie bliskości, pamiętania o tym, że najważniejsze są te przytulasy, rozmowy, wspólne ubieranie choinki. To jest magia tych świąt i my sami tak naprawdę możemy ją budować właśnie w ten sposób. Więc ta opowieść Zojki jest magiczna, ale też przez magię codzienności i tego, jak są zbudowane jej relacje z najbliższymi. I taka myśl mi przyświecała, kiedy myślałam o tej historii i kiedy ją pisałam, a później kiedy była przepięknie ilustrowana. To ja do tych ilustracji za moment wrócę, ale tak sobie pomyślałam, że ta opowieść przypomina nam, dorosłym, że niezwykłym prezentem jest nasza obecność i czasami o tym zapominamy. I naprawdę wokół nas jest sporo osób, dla których najważniejsze jest to, byśmy znaleźli czas w tym zabieganym naszym życiu i spędzili go wspólnie. I być może to jest najważniejsze przesłanie tej książki, żeby potraktować siebie samych jako prezent.
ten czas wykrojony z naszego bardzo, bardzo, bardzo przepełnionego kalendarza i by rzeczywiście być tu i teraz, wtedy, gdy już ten czas się znajdzie. Tak, zdecydowanie. To jest główne przesłanie, które mam nadzieję po lekturze zostaje u każdego czytelnika. No to ostatni argument, drodzy Państwo, dla którego ta książka musi się znaleźć pod Waszą choinką. To jest przepiękna ilustracja, właściwie przepiękne ilustracje pani Ani Mazurkiewicz. Czyli ja jeszcze do tej pory nie znałam. To jest moje pierwsze spotkanie i jestem absolutnie zachwycona, ale nie jestem zaskoczona, ponieważ książkę wydało wydawnictwo Kropka, a wszystkie książki od Kropki, które trafiają na nasze biurowe biurko, są przepiękne i zawsze się nimi zachwycamy. Co pani myśli o tych ilustracjach? Och, ileż to ja rzeczy myślę. W ogóle historia powstania tych ilustracji, myślę, że jest tak samo ciekawa jak historia powstania samej książki, dlatego że od ilustracji właściwie wszystko się zaczęło, ponieważ wydawczyni, czyli Kasia Biegańska z wydawnictwa Kropka, zaproponowała mi napisanie magicznej historii i podesłała mi profil instagramowy pani Ani Fili. Ja już znałam ten profil, ponieważ pani Ania jest znakomitą artystką. Przepięknie maluje światłem. Ja uwielbiam jej rysunki. I jak tylko zobaczyłam te propozycje, to ja nawet chyba za darmo bym tę książkę napisała, byleby te ilustracje się pojawiły. No i później czekała nas dosyć długa droga, żeby przekonać panią Anię. Nie dlatego, że nie chciała z nami współpracować, tylko pani Ania jest świeżo upieczoną mamą i bardzo chciała się poświęcić swojemu dzieciątku. Ale po przeczytaniu historii Zojki zgodziła się to zilustrować, a ja byłam najszczęśliwszą autorką na świecie i nie mogłam się doczekać na te ilustracje, bo wiedziałam, że one będą po prostu doskonale pasowały do treści, bo ta artystka niezwykle czuje klimat tego, co ilustruje. To jest chyba jej druga książka dla dzieci, którą ilustrowała i one obie są po prostu zachwycające. I nie mówię tego jako autorka, tylko jako po prostu ktoś, kto zachwyca się przepięknymi ilustracjami. Znaczy z tym światłem na pewno zgadzam się absolutnie i w świętach światło jest ważne. Tak jest. Dlatego ta książka ma w sobie taką magię. Drodzy Państwo, ja życzę Wam z okazji nadchodzących świąt, by ta magia w Was trwała i byście mieli czas na marzenia, nawet jeżeli nie wpiszecie ich w listy do Świętego Mikołaja, byście cały czas wierzyli, że one mają szansę się spełnić, bo czasami, gdy dorastamy, to już właściwie nasze marzenia zamieniają się na plany, a te, które wydają nam się niedosiężne, po prostu gdzieś spychamy na dalszy plan. A może właśnie to niekoniecznie tak powinno być. Może powinniśmy sobie pozwolić przynajmniej od czasu do czasu na takie prawdziwe marzenia z głębi serca. Dziękuję Wam pięknie. Dziękuję bardzo.